Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji na żywo. Na transmisji na żywo unikatowej w swoim sensie, bo każda transmisja na żywo jest unikatowa, chociaż jeśli ktoś ogląda to codziennie, albo prawie codziennie od listopada, nie listopada, od lipca chyba, to może odczuć wrażenie, odnieść wrażenie, że streamy są nie takie unikalne, ale ten będzie iście unikalny, dlatego że żyjemy pod groźbą. Pod groźbą tego, że ten stream może się skończyć w każdej chwili. Robiłem film, wrzuciłem go na protezę, bo według mnie nie nadawał się na główny kanał, bo tam jest tylko Billy i w sumie nie było za dużych dymów. Więc wrzuciłem go na protezę, on tam trwał, nie wiem, gdzieś koło 10 minut. Ale YouTube'owi się bardzo nie spodobał ten film i wpierdolił na niego ograniczenie 18+, i prawdopodobnie ten film miałby 800 wyświetleń przez całe swoje życie. Więc co zrobiłem? Wrzuciłem go na główny kanał i dostałem strajka za naruszenie zasad społeczności. No. Dziś powtórka dyskusji o pierogach. Nie jestem gotowy i nie przygotowałem sobie większej ilości argumentów, żeby dyskutować z wami na temat pierogów. Moim jedynym argumentem, który dalej jest najsilniejszy i myślę, że rozpierdala całą tą dyskusję w drobny mak, jest to, że pierogi z jagodami są obszczane. Wiesz, co się zmieni w Twinsach? Jakieś przypuszczenia? Nie mam zielonego pojęcia. Dead hard, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, co się może zmienić w Twinsach. Dosłownie, nie mam grama przypuszczeń nawet. Usuną Twinsy, good ending. Nie usuną Twinsów. Co mogą zrobić? Tak realistycznie rzecz ujmując, pogrzebać w cyferkach. Legitimately. Gram tylko jednym killerem, prawie ekskluzywnie. Ja pierdolę. Człowiek, chłop się uważa za mądrzejszego, bo używa trudnych słów. Legitimately. Kurwa. Teraz powiedzieć, jestem pierdolnięty, bo gram tylko jednym killerem w kółko, jak no, to nie. Na ziemię. O Jezus Maria, no sztacheta. Doszedłem do konkluzji, iż ewenement jest ewidentnym paradoksem konstruktywnej rekapitulacji skolidowanej na adekwatnych arkanach pryncypalnej dystrybucji. Nie wiem, co powiedziałem, ale przeczytałem coś, co napisał Nike i szczerze mówiąc jestem zadowolony z tego, jak to wybrzmiało. No, nie wiem, czy mogę to pokazać. Wyświetli. Kochaniutki Willian! Pokażesz listę swoich gier na streamie? Tak, jestem fanem Residenta, czemu pytasz? Ulubione danie? Drogi widzu WNR! Cóż innego mógłbym odpowiedzieć niż danie dupy? Kurwa! Dobra, M1. Będą adepty. Czemu miałyby być dzisiaj adepty? Adwent się zaczyna, to może mu się pomyliło i on chciał zapytać, kiedy adwenty. Ja to tam zawsze byłem zachłannym skurwysynem i te kalendarze adwentowe to jeszcze wytrzymałem jeden dzień jedną czekoladkę zjeść, ale drugiego dnia to już z 20 zjadłem. Przegrałem wszystkie rodzaje NNN, więc mam wyjebane. Jakie są? No Nicotine November, no N-Word November, no Nat November, no Noet November. Jak najszybciej BP zarobić, masz porady, graj w chuj w tą grę. Bracie, najlepiej to się nie starać. To jest trochę tak jak z kobietami. Kobiety trzeba ignorować, no nie? I tak samo robisz z bloodpointsami. Ja to mam wyjebane na te bloodpointy. Mam tak wypierdolone na te bloodpointy, jak tylko się da. I non stop 2 miliony na koncie. Szkoda, że to nie działa z prawdziwymi pieniędzmi, bo kiedy mam wyjebane na prawdziwe pieniądze, to potem się okazuje... Tutaj się nic nie zmieniło, więc behavior jest świetne w robieniu tego, co robią najlepiej, czyli w udawaniu, że robią jakiekolwiek kurwa zmiany do tej gry. Wszystkich tych frajerów z behavior to bym na szubienicy jednej ustawił i wszystkich bym po razie kurwa wieszał. Dopóki nie zaczną sugerować dobrych zmian. Niosę, mam na parcie. Taki fatality podpięty do ładowarki poprzez lightning. Ty, to tak źle nie wygląda nawet ten mecz. Niefortunna Lori. A co, będę wam jakieś ceregiele pierdolił, że dzisiaj będziemy grać to czy to? Wszyscy wiecie, że będziemy dzisiaj grać w Dead by Daylight i w sumie nic więcej się nie będzie działo. Ty, ale się szybko ten meczyk odwrócił, nawet na korzyść moją. Trochę człowiek popierdolił i w sumie wszystko git. Czemu oni się na haku zabijają? Bo się nie udało skręcić 5 genów na jednym haku, więc nie będę grał. Według mnie gra przegrana mi się nie chce, ja się poddaję. No tak jest, bracie. Jak nie ma free wina, to po co gierkę grać? Lepiej go next i trafi się jakiś wratek z rakiem mózgu i wygrasz za darmo meczek. Na. Nie ma, zagrasz Chucky, bo nie widziałem żadnego gameplayu i opinii. Nie ma problemu, że mi nie działa Chucky. Mieliśmy pa, klikam.
i nie działa. Jeśli uważasz, że w szkole się nie uczysz nic przydatnego, to A, jesteś głupi, B, jesteś kurwa turbo głupi. Ciekawi naprawdę, co niby jest takiego ważnego, że musimy być tam 12 lat minimum. Musisz się nauczyć pisać, czytać, liczyć, musisz się nauczyć dyscypliny, musisz się nauczyć rozumieć, jak działa świat, musisz się nauczyć tego, co się dzieje wokół ciebie, musisz się nauczyć tego, co się też nie dzieje wokół ciebie, musisz się nauczyć tego, co było i to, co potencjalnie może być, i musisz się nauczyć podstaw z każdej dziedziny, żeby być wykształconym człowiekiem. Żyjemy w nowoczesnych czasach. Szkołę trzeba traktować jak... Przynajmniej wiedzę ze szkoły trzeba traktować jako pozytywną rzecz, a nie jako negatywną rzecz. I 12 lat tam siedzisz po to, żebyś nie poszedł w wieku 15 lat do pracy i stał na... za ladą do końca życia. Wiele już głupot dzisiaj przeczytałem, ale to już w ogóle mnie chuj strzela, jak ja to widzę. Nie ma w ogóle dyskusji na temat tego, czy matura i czemu matura jest potrzebnym czy niepotrzebnym papierem. Jest potrzebnym dlatego, że bez matury nie pójdziesz na studia, bez studiów... Przykro mi, ale trudno o jakąkolwiek sensowną, ciepłą posadę w jakiejkolwiek sensownej firmie. To raz, a dwa, że trzeba się rozwijać w życiu i rozwój się nie kończy na skończeniu liceum w wieku 19 lat. Rozwija się człowiek całe życie, a przynajmniej powinien się rozwijać całe życie. I studia są genialnym momentem do rozwoju i genialną możliwością rozwoju. Myślisz, kurwa, raz latarka, drugi raz flashlight, no przecież to się płakać chce. Znaczy drugi raz latarka, drugi raz sabo. Nie, szczerze, mam ochotę sobie wpierdolić śrubokręt w oko, grając na tej mapie. Nie wiem, gdzie oni są, nie mam jak zgadywać nawet, gdzie oni są. Mogę sobie blinknąć, ale gdzie blinknę? W lewo, w prawo? No widzisz, on mi zawraca. No trochę bez sensu. Jak ja coś powiem, to za dwa tygodnie powiem coś innego i będę mówił, że debile mówią tak, jak ja mówiłem tydzień temu, czy tam za dwa tygodnie temu. Bo to od ciebie lepszy XD. Się na Twitcha nie nadajesz, brać. Ty, nie. Widać, że ty nie za bystry. No na Twitchu to trzeba umieć obrazić w taki sposób, żeby streamer jeszcze myślał, że ty go chwalisz. Na tym polega cała magia tej platformy. Jak to powiedział pan marszałek Hołownia, obrazić też trzeba umieć. Nie przepadam za fryzjerami. Nie lubię kurwa fryzjerów, okropnie. Wiecie, czego jeszcze nie lubię? Zalewania klawiatury kawą. Zaraz wrócę. Dzień jak co dzień na łazarskim rejonie, no nie? Idę zobaczyć, czy dam radę jeszcze wytradować klawiaturę, bo ta jeszcze działa. Ale ona długo nie podziała. Plus jest cała mokra, idę zobaczyć, czy mogę wytradować jakąś klawiaturę, bo tak to będę musiał streama skończyć. Ja wycieram teraz tą podkładkę, bo mam całą pierdolę. Mam klawiaturę, pewnie coś, co wiele osób z was ma. Pożyczyłem od mamy, klawiatura ze SteelSeries, więc drogo, kurwa, drogo. Chociaż ta podkładka jest trochę taka, to jest w ogóle podkładka, to ciekawe, bo mogę wam ją pokazać. Odpalę wam kamerkę. Którą dostali zwycięzcy pierwszej edycji turnieju Procyku. Taką podkładkę dostali. Piątek weekendu początek, zależy dla kogo. No i Airi, kurwa, jasne, chuj mi w dupę, niech mnie ta gra już naprawdę. No nie mogę, no przecież to jest... To powinno być zakazane, kurwa. Tyle map w tej grze. A to nie tak, że ja dwa mecze temu grałem na tej mapie? Halo, behavior, system prewencji powtarzania map. Ale to jest bardzo proste. Pierwszy gracz grał na Airi, drugi gracz grał na Auto Heaven, trzeci gracz grał... Survów teraz liczymy. Pierwszy Surf grał na Airi, drugi Surf grał na Auto Heaven, trzeci Surf grał na Haddonfieldzie, czwarty Surf grał na Macmillanie. I Healer zagrał właśnie mecz na Garden of Joy. Wyjebać te mapy, nie można ich dostać i chuj, tyle. Jutro stream wieczorny, godzina 18, 19, 20 się zacznie, potrwa około 2 godzinki, raczej nie dłużej. Kupcie coś z Instant Gaming. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszej transmisji na żywo i trzymajcie się, papa.